Rafał, jesteśmy na poważnej imprezie w centrum Warszawy, a ty postawiłeś jednak na jeans. Jak to skomentujesz? Bynajmniej tak właśnie, aczkolwiek tak jest, tak, absolutnie. Od dziecka fascynowały mnie postacie takie jak Sienkiewicz, Słowacki, czy ten, pan Tadeusz i oni wszyscy zawsze chodzili w dżinsie, to był taki modny wtedy materiał, który inspiruje mnie teraz, wracam właśnie, to była szlachta, która wtedy chodziła, a ja wtedy jeszcze nie żyłem, ale teraz jestem szlachtą, dlatego chodzę w dżinsie i to inspiruje ludzi, inspiruje świat i sam siebie inspiruje, jak w tym chodzę. Wiesz co, chciałabym przekazać to, że trzeba być oryginalnym i nie wolno głupio... Dobra, daj jakąś mrożącą krew w żyłach historię z wybiegu. Aha, no to masz taką historię, słuchaj. Okej. Pewnego razu w Mediolanie podczas pokazu, tak. Znaczy przed pokazem, tak. Okazało się, że buty są moje za małe. Zrobisz coś takiego? No? Nie potrafisz, grubasie. No to ćwicz! No to ćwicz i zrób coś takiego!